A to inscenizacja. Jesteśmy na Woli na Młynarskiej. Tak wyglądało życie cywilów przed wybuchem powstania. Kontrole. Prześladowania. Łapanki. Tak właśnie chwilę przed wybuchem powstania przedstawiła grupa rekonstrukcyjno-filmowa Bemowo. Realizm tej sceny mimo ogromnej ilości widzów robił wrażenie. Tak było. No i pierwsze dni powstańczej walki. Tu, na Woli, w tych dniach znalazło się zgrupowanie Radosław. Dzięki zdobycznemu czołgowi powstańcy przełamali obronę i wyzwolili Gęsiówkę, więzienie od 1943 będące niemieckim obozem koncentracyjnym.